Siedzę tu sobie pod moją jabłoneczką. A kuku, haj. No. Trzeba korzystać z tego pięknego czasu. Siedzę tu sobie pod moją jabłoneczką, tak. Jak cudownie, zobacz, ile kwiatów jest. No. Trochę pogadałam z ludźmi dookoła, co się dzieje. Bałam się dzisiaj wyjść na dwór, bo dzisiaj od dzisiaj jest obowiązek noszenia masek, ale tutaj, gdzie siedzę, nie widziałam jeszcze ani jednego człowieka w masce. Sąsiadka pokazała mi fajny trik, jak ona to robi. Ja chyba też tak zrobię. Jak ona, tak fajny szalik ma, taki fajny, i zakrywa się tym szalikiem i sobie wtedy idzie do sklepu. Mówiła, że tak zrobiła i było dobrze. Ja też tak zrobię. Będę musiała iść do sklepu. Na razie unikam jak ognia sklepów i innych rzeczy, gdzie trzeba się zamaskować. Nie. Wam pieskom się nikt nie każe maskować, nie? No powiedz, tylko my ludzie musimy chodzić gorzej jak zwierzęta w zoo. Mówię ci, Laki, no, co się porobiło na tym świecie. Mówię ci, co się porobiło na tym świecie, Laki. No, bo ludzie muszą chodzić w maskach jakichś. Powiedz mi, co to jest? No co za taki żółty jesteś cały, od kwiatków jakieś? Kwiatki wąchałeś? Żółty piesek się zrobił? Słuchajcie, nade mną tutaj roje pszczół. Roje, naprawdę. Słychać tylko bzyczenie. Sami zobaczcie, że no zaroiło się od pszczół na tym świecie. Jak nie było, albo jak na lekarstwo, to normalnie tutaj jest jak w ulu. No coś wspaniałego, no popatrzcie na to drzewo, to jest coś wspaniałego po prostu. No bajka, bajka. Bajka.
To jest niemożliwe po prostu. No niemożliwe to jest. Filmujemy pszczółki przy pracy. Ale mają roboty teraz. Zobaczcie, ile kwiatów, no roboty. Roje pszczół. A tutaj białe drzewo. To jest. Ktoś wianek ze stokrotek zawiesił. Ha, jaki ładny. No coś wspaniałego, no. No coś wspaniałego po prostu. Coś wspaniałego. I też pełno pszczół. Kurczę, będzie urodzaj. Deszcz płatków, deszcz płat, deszcz płat. Takie coś to ja lubię. Kąpanie się, prysznic z kwiatów. Oh. Naleciało mi za koszulę nawet. A tutaj drzewo czerwone. Mnie takie rzeczy się nigdy nie znudzą. Do znudzenia. Będę filmować kwiaty. Słuchajcie, teraz czerwone kwiaty. Dla odmiany. Oj, jaki fajny bąk. Bączku, bączku, co ty tam robisz?
A teraz deszcz czerwonych kwiatków. A te jeszcze nie chcą opadać. Oj, aż się do domu nie chcę wracać. Chyba dzisiaj nie wrócę. Tu będę siedzieć i podziwiać świat. Mój mały świat. Mój mały raj na ziemi. Ludzie spacerują z wielkimi psami. Może. Patrzę, jakie tło dobre. Które tło najlepsze? A może takie? Drzewka ładne. Znowu mój pies przyszedł do mnie. Tak, dzisiaj Laki na dworze cały dzień. Czego ty taki żółty jesteś tutaj na nosie? Wąchałeś kwiatki? Laki, wąchałeś kwiatki? Daj łapkę pani. Daj łapę pani. Give five pani. No, raz, dwa. Deep five. No, tak. Fajnie. Fajnie. I medytujemy. O. Zaśpiewałabym jakąś piosenkę, ale nic mi do głowy nie przychodzi, co by tu zaśpiewać. Ale jakoś tak... Jakbym była teraz sama na łące, to chyba bym śpiewała. W cały głos bym śpiewała. Cały czas tylko bzz. Koko mój przyjacielu, daj łapkę.
Daj łapę. No nie bądź leniwy. Tak. Dzięki. Fajnie. Może gdzieś tu kryje się i nawet czterolistna kończynka. Trzeba tylko dobrze poszukać. Szukaj laki czterolistnej kończynki. No szukaj, szukaj. Szukaj, co tam jest. Może szczęście znajdziesz laki. Szukaj dla pani szczęścia. Szukaj szczęścia dla pani. Szukaj, szukaj. Rośnie. Poszukać trzeba tylko. Oj, co za błogosławieństwo, co za błogosławieństwo. Wyprowadzam się dzisiaj tutaj na łąkę i koniec. Pozdrowienia z Hamburga dla wszystkich. Mam nadzieję, że też u was możecie od czasu do czasu korzystać z takich przepięknych momentów. Popatrzeć sobie na przyrodę i powygłupiać się jak mały dzieciak na trawie. W tym czasie chyba to jest najlepsze, co można zrobić. Na 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 na.
Czemu was uwielbiam tak? Kiedy tak patrzę, do biegu się rwą. Chciałbym uciec stąd, chciałbym biec za swą melodią. Tam, gdzie lśni horyzont, gdzie niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, sinych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi rytm, serca rytm. Tam, dam, 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 da, dam, da, 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 da. Dum 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 dum. No to sobie pośpiewałam. Teraz mi od razu lepiej. Śpiew to zdrowie. A wy co tak robicie w ogóle? W czasach zarazy. Jak was dopadła zaraza? Śmiechu warte to wszystko. No ale cóż. Tam, gdzie lśni horyzont, gdzie niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur. Sinych chmur. O. Medytuje i pali, nie? Też tak można. Mogę się nawet modlić. Jak zajdzie taka potrzeba. Do naszej Matki Ziemi. O! O! Prawda.
pada śnieg. Wiosenny pada śnieg. A wokół nas płatki spadają z drzew. Idąc tak, wspominam tamte dni, kiedy tak przyrzekałeś mi, nie odejdę od ciebie, nie pokocham już innej. Nie zasmucę serca twego, bo kocham cię, a ty jednak zapomniałeś, odszedłeś, okłamałeś, zasmuciłeś serce me, nie kochasz mnie. Wiosna, wiosna idzie. Ona już tu jest. O, tego jeszcze nie było. Halo. Je. A. Słońce razi. Słońce razi. Fuh! Laki nie. Błagam. Takiemu to dobrze, takiemu dobrze, la 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 la, la 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 la, takiemu to dobrze, takiemu dobrze, laki. Takiemu to dobrze, takiemu dobrze, la 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 la, la 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 la. Takiemu dobrze, ta da da, ta da da, ta 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 ta. Takiemu to dobrze, takiemu dobrze. Teraz troszkę na słoneczku. Oho. O, mam kolegę. Ktoś tu też przyszedł się wylegiwać na słońcu. No. O, jestem w swoim żywiole po prostu. O. Striptizy tutaj. Chyba się przeniosę, nie, chyba nie zniosę tyle golizny. Żartuję.
Jest jakieś murzyńskie gadki. Zbliża się niebezpiecznie, to jakiś dzikus. Strasznie krzyczy. Popatrzymy sobie trochę na bułatęga, jak żongluje piłką. Co to za mowa jest? W jakim on języku gada? Widzicie, tak wygląda tu życie w Niemczech. Może u was w telewizji mówią, że w Niemczech strasznie też. Ludzie umierają, chorują. Jak różni się świat od tego, co opowiadają nam w telewizji. Od wiek wieków tak było. My, ludzie, pokolenie PRL-u, wiemy o tym doskonale. Ale wiecie, że nawet co niektórzy, którzy się wychowali w PRL-u, nawet i to zapomnieli, że telewizja kłamie. Powiedzcie mi, gdzie tu są te wszystkie telewizyjne kamery? Gdzie są ci reporterzy tutaj? Czemu nie filmują tego? Czemu nie pokazują ludziom tego w telewizjach? Taki program powinien lecieć 24 na godzinę na dobę dla ludzi. Wiecie, jakby wtedy było, jakby ludzie chodzili po ulicach zadowoleni i szczęśliwi, jakby w telewizji coś takiego pokazali, a nie wiecznie te kagańce i kagańce i bójmy się, bójmy się, bójmy się. Powiedzcie mi, gdzie są oni wszyscy? Ci, którzy tak relacjonują o tej chorobie, czemu ich tu nie ma? Czemu muszę ja to wszystko filmować? Tą rzeczywistość prawdziwą. Czemu oni nie robią swojego jobu dokładnie, tak jak powinno być, zgodnie z rzeczywistością? Ja wiem, że jeszcze oprócz tego, co tu jest, jest inny świat. Ale oprócz tamtego świata jest jeszcze to. To jest większa część naszego życia. I piękniejsza, i o wiele lepsza. Czy nie lepiej popatrzeć sobie na ludzi, siedzących na trawce, zadowolonych z życia. Na pszczół, posłuchać pszczółek, jak zapylają.
No, to pozdrawiam Was z mojego raju po raz któryś. Mam nadzieję, że relacja się będzie podobała. No i będę zawsze to powtarzać. Róbcie tak jak ja, bo na pewno u Was też jest pięknie. Mogę się założyć. No, pozdrawiam Was i trzymajcie się tam, gdzie jesteście wszyscy. Nie dajmy się zarazie. Nie dajmy się. Uczyńmy z zarazy nasze wyzwolenie. Ale jak to zrobimy? Nie wiem jeszcze. Ale wszystko przyjdzie z czasem, zobaczycie. Powolutku. Wszystko w swoim czasie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa. To widzę teraz ja. Leżę pod drzewem i widzę to teraz. Nade mną roje pszczół pracują, a ja leniwy człowiek sobie tu leżę. Leży, żeby stać mógł ktoś.
O! Tęga mamy tutaj. Sikarza. Była tęga. Ha, ha, ha.